Po opuszczeniu obozu w Dachau Gustaw Morcinek opisuje swoje przeżycia. Najboleśniejsze jest może dla nas to, że już nie umiemy się modlić. Bo gdy ktoś z nas zacznie w chwili wzruszenia odmawiać tę najpiękniejszą modlitwę, Ojcze nasz, spostrzeże, iż trudno by powiedzieć szczerze te słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Obóz był miejscem, gdzie codziennie ktoś tracił zdolność przebaczenia w obliczu krzywd, których doświadczał i które widział. Aktualnie my nie znajdujemy się w żadnej niewoli, nie jesteśmy w obozie, a mimo wszystko problem z przebaczeniem istnieje powszechnie. Wypowiadane słowa modlitwy pańskiej nie robią na nas wrażenia, bo płyną z naszych ust bezwiednie. Piotr, pytając Jezusa o przebaczenie bliźniemu, chciał wiedzieć, czy aż 7 razy należy zapominać krzywdy. Słyszę, że nie. Nie 7. Być może pojawiła się ulga, bo przebaczenie kosztuje tyle wysiłku. Aż nagle Jezus dopowiada 77. Nieskończenie wiele. Codziennie. Kilka razy dziennie. Całe życie. Nie tego oczekiwał człowiek. Piotr ma problem z przebaczeniem, ale Piotr jest obrazem każdego z nas, bo i my mamy problem z przebaczeniem. Niekiedy na wiele lat. Chodzimy co niedzielę do kościoła, może nawet częściej. A w nas siedzi jakaś zadra, która nie pozwala nam powiedzieć: wszystkim przebaczam, do nikogo nie czuję urazy. Bo są drobiazgi, czasem niedopowiedzenia, emocje, które wprowadziły w nasze życie takie sceny, że jest nam wstyd za nasze postępowanie. Najłatwiej powiedzieć: to jego wina, bo to on jest uparty. My też nie jesteśmy święci. Zobaczmy, że wielokrotnie nie potrafimy się z kimś dogadać. Z rodzeństwem, z rodzicami, z małżonkiem. Chodzimy napuszeni. Czekamy, aż druga strona podejdzie i wyjaśni spór. Samodzielnie, bez Boga, nie przebaczymy. Bo to zbyt trudne. Dopóki będziemy zawzięci, nie doświadczymy wolności. Ten brak miłości będzie nas zżerał. Przypowieść w tej dzisiejszej Ewangelii jest bardzo przejaskrawiona. 10 000 talentów to dług, którego w życiu nie jesteśmy w stanie spłacić. Nawet gdybyśmy całe życie tylko na niego pracowali. A został darowany. Przy nim dług w wysokości 100 denarów to nic nieznaczące zadłużenie. To raptem 100 dni pracy. Drobiazg. Widzimy, jaka jest skala tych dwóch długów. I teraz przyłóżmy to do swojego życia. Czy jest sytuacja, w której zwróciłeś się do Boga i usłyszałeś: nie mogę ci odpuścić? Widzę, jaki jesteś, jak postępujesz i nie daruję ci. Raczej nie ma takiej sprawy. Chyba że człowiek nie żałuje, bo bez żalu trudno doświadczyć miłosierdzia. Będzie to tylko żądanie tego, co mi aktualnie jest potrzebne. Gdy już dostanę od Boga swoją zachciankę, będę żył dalej po swojemu. A teraz druga strona. Czy sytuacje, kiedy mamy jakiś zgrzyt z człowiekiem, są aż tak wielkie, żeby nie przebaczyć? Nie zapomnieć, ale przebaczyć? Bo pamiętać będziemy długo. Bez modlitwy nie przebaczymy. Bez spowiedzi nie przebaczymy. Bez Boga jest to zwyczajnie niemożliwe. Mamy mało czasu na wszystko, żeby nauczyć się dobrze żyć. Więc nie warto sobie jeszcze utrudniać nauki tej miłości wzajemnej. Gdy spojrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, zobaczymy, że Jego wzrok jest opuszczony, żeby nas nie speszyć. Jego ręka wyciągnięta, aby nas chwycić. Jego stopa wystawiona w naszym kierunku, aby się do nas przybliżyć. A Jego serce otwarte, aby nam przebaczyć. Kiedy przychodzisz do kościoła, to jesteś człowiekiem, któremu przebaczono. Nie ma w kościele ludzi, którzy nie byliby grzesznikami, ale nie ma takich, którym by nie przebaczono. Bóg przebacza.